zrobione. Fajne rynki są. To się nawet uśmiecha trochę. To sobie stoi. Tam mamy też. Tak jest wysoko. Lepiej zaprezentowałem. No, nasz najmłodszy uczestnik, Michał, praktykuje szczególną metodę wędkarstwa przy użyciu chipsów i ostrego dipu zalewanego mlekiem. Michał, powiedz, jak ty to robisz, że łapiesz na to ryby? No, normalnie. Każda ryba chciałaby coś takiego. Skoro nam to smakuje, to czemu rybom to nie ma smakować? Zobaczę, może jakaś wizja muszę tańczyć. Dobrze, teraz spokojnie, zaraz w ogóle nie goni ten temat. Krowiarki, staw przy pałacu, Szymon Bolik, od poprzedniej dzielni marszałek Lewy Bractwa Kurkowego w Raciborzu, dzisiaj wędkarz. Kolejne zawody, dużo uczestników, fajne nagrody. Coś ciąga ludzi do krowiarek? Wydaje mi się, że specyficzny klimat tych zawodów, podczas których nie obowiązuje tak naprawdę żaden regulamin, prócz tego, żeby nie krzywdzić naszych biednych ryb i używać jednej wędki. Wszyscy przyjeżdżają tutaj się pobawić, wypocząć, zjeść smaczną kiełbaskę i spotkać się ze sobą, bo spotkamy się już 11 raz. I z reguły są to ci sami ludzie. Czasem trzem, czterem uda się wbić przed szereg tych, którzy zawsze przyjeżdżają do krowiarek. Myślę, że oni już kilka tygodni przed ogłoszeniem naboru czekają przy telefonach, żeby przyjechać do nas i zarzucić wędkę w tym pięknym akwenie przy pałacu. Patrząc na wędkujących, opaleniznę na pewno będą wspaniałe po tych zawodach. A czy coś w siatce? W siatce, o dziwo, jest coraz więcej ryb i to różnorakich ryb, bo są i okonie, tłuściutkie liny, kilka dużych karpi się pojawiło. No a opalenizna, cóż, to jest nieodłączny element wędkarstwa. Trzeba się przyzwyczaić do tego, że ekspozycja na słońce jest nieunikniona. Kto prowadzi tu gospodarkę rybacką? Wspólnie i w porozumieniu. Grupa pasjonatów wędkarstwa pilnuje tego, żeby zbiornik funkcjonował w równowadze biologicznej, żeby utrzymać jego bioróżnorodność. Mamy trochę problemu z kłusownikami, no działamy tak jako organizacja charytatywna trochę, bo co wpuścimy, to zawsze część zostaje nam wyszabrowana. W tej chwili staramy się bardzo mocno o zabezpieczenie tutaj tych wałów, tych brzegów, które systematycznie są drążone przez kaczki, rozkopywane i staw się powiększa. Za chwilę zbiorniki mogą się połączyć, dlatego apelujemy też do ludzi, którzy sympatyzują z wędkarstwem, by ewentualnie nas wsparli, by ten zbiornik utrzymać w takim pięknym kształcie jak obecnie. Kusiliście cennymi nagrodami, co można wygrać? O, nagrody mamy niezwykłe, w tym roku chyba najcenniejsze na przestrzeni tych 11 lat. Mamy piękną wędkę federową zafundowaną przez Fundację Elektrowni Rybnik. Mamy kołowrotek karpiowy z wolnym biegiem. Mamy mnóstwo innego sprzętu ze sklepu wędkarskiego. Rekinek, koszulki, no i puchary od pana wójta Pietrowic Wielkich. Wsparł nas także pan Gali z Kościelnej w Raciborzu, sponsorując drzewko, które posadzimy właśnie w tym miejscu, gdzie te kaczki teraz maszerują. Wspaniale przemieszczają się grupą. I dokładnie w tym miejscu, o, gdzie teraz jest kaczka, będzie rósł piękny buk czerwony.